Kim jestem? No, to trudne pytanie, ale w sumie dosyć prosta odpowiedź. Jestem człowiekiem. Jest wiele rzeczy, które robiłem w życiu i można powiedzieć, że właśnie w związku z tymi rzeczami, które wykonywałem, jestem tym lub owym, ale tak naprawdę to wystarczy mi, że albo że jestem poetą, albo że jestem człowiekiem. To... Jako nastolatek byłem na obozie jakimś artystycznym na Mazurach i tam jedna dziewczyna twierdziła, że napisała wiersz, no i żeby ją wykpić i powiedzieć, że to, co napisała, to nie jest wiersz, to w sposób dramaturgiczny powtarzałem wielokrotnie jeden zwrot: och, ziemio ty moja. A potem pomyślałem sobie właściwie, że skoro ona uważa, że to jest poezja, to ja też to mogę uważać, że jest poezja. No i tylko powstał jeden problem. Jak ten wiersz, tę interpretację głosową przenieść na papier. No i tak narodził się pierwszy plakat poetycki: och, ziemio ty moja. A potem narodził się drugi plakat poetycki, bo miałem taki bardzo prosty czterowiersz, który się wszystkim strasznie podobał i wszedł do kanonu najbardziej ulubionych napisanych przeze mnie wierszy. Chociaż prawdę mówiąc, co wszyscy w tym wierszu takiego głębokiego widzą, to ja nie wiem. Poszedłem do Staromiejskiego Domu Kultury, mówię, a ja bym chciał tu mieć wystawę i chciałbym zrobić wystawę plakatów poetyckich. Mówią, oj, to będzie kosztowało, no ale okej, spróbujemy. No i tak powstała wystawa plakatów poetyckich. Na szczęście postęp różnych technik, między innymi techniki kserograficznej, pozwolił, żeby w parę lat później zrobić taką gigantyczną wystawę, taką właściwie galerię na mieście, dzięki nowoczesnym przystankom autobusowym, gdzie te plakaty znalazły się za szybami, były oświetlone. No bo jak nie pokażesz widowni, to nie ma sensu specjalnego. I to czy musisz mieć przestrzeń, no nawet nie wiem, gdzie bym miał to recytować. Autor w krainie czarów. Autor podaje adres. Autor ujawnia numer identyfikacji podatkowej. Autor przekazuje numer dowodu osobistego. Autor zdradza datę i miejsce urodzenia. Autor zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Autor pozwala na dowolne ingerowanie w dzieło. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody. Autor wie, że w sprawach uregulowanych i nieuregulowanych może pisać na berdyczów. Autor szanuje prawo złodziei do kradzieży. Autor zobowiązuje się do płacenia podatków i wszelkich zobowiązań finansowych. Autor zaświadcza, że jego autorskie prawa majątkowe do korzystania z dzieła nie są ograniczeniami osób trzecich. Autor wyraża zgodę na rozpowszechnianie dzieła na wszelkich dostępnych i jeszcze niewynalezionych nośnikach. Autor daje świadectwo, że jest autorem. Taki pomysł na kalendarz poetycki, Sekrety życia, że jest 12 wierszy. Te 12 wierszy odpowiada jak gdyby 12 etapom w życiu człowieka. Że wszystkie afirmują życie i że to się da zrobić w formie takiego wiszącego kalendarza. Ponieważ ten kalendarz był olbrzymi i zostało trochę tych kalendarzy, a ponieważ jestem potwornie taki oszczędny, skąpy i wszystko bym chciał wykorzystać, tak powiem, do ostatka, to poszedłem do introligatora i mówię, czy z tych kalendarzy dałoby się zmontować książkę. No i mówią, tak, da się zmontować książkę. No to fantastycznie, to poproszę mi zrobić tego tam 200 egzemplarzy. No i oni zrobili z tego kalendarza, przerobili ten kalendarz na książkę i w ten sposób powstała chyba największa książka poetycka, bo to było
prawie tam, nie wiem, 70 długości, 50 szerokości. No i potem zgłosiłem się do tego Centrum Bicia Rekordów Guinnessa. No i okazało się, że pobiłem rekord Guinnessa na największy tomik poetycki. Ale myliłby się ten, kto by pomyślał, że to koniec. Otóż ten kalendarz bardzo spodobał się pani Małgorzacie Potockiej z Teatru Sabat. I ona mówi, och, jaki piękny kalendarz, jaka piękna książka, ale mi się to nie zmieści do torebki. Natomiast no fakt, rzeczywiście największy kalendarz trudno włożyć do małej damskiej torebki. No i strasznie mnie to bolało, bo ona chciała, to tak nie wyszło. I chyba półtora roku czy dwa lata myślałem, co z tym zrobić. No, znaczy wiedziałem, co z tym zrobić. Należy wydać małą książeczkę, taka, która wchodzi do damskiej torebki, ale nie do końca. Jakoś los nie pozwalał mi tego wszystkiego sfinalizować, bo los decyduje o wszystkim w życiu człowieka. Ja mówię, słuchaj, to się da, to małą książeczkę włożyć takiego identyfikatora. Sprawdziliśmy, dało się włożyć. Ja mówię, o, to fantastycznie, to taka książka mogłaby być w ogóle wisieć na szyi człowieka. To taki talizman mógłby być, a ponieważ książka jest o sekretach życia, czyli o czymś takim bardzo bliskim człowiekowi, ważnym, z czego może chciałby korzystać zawsze, a przecież nie każdy człowiek chodzi zawsze z torebką, prawda, damską przy sobie. Na przykład mężczyźni w ogóle tego nie robią, w większości. Więc te sekrety życia odegrały taką wieloaspektową, nie wiem, rolę. No, wiele rzeczy artystycznych dzięki temu kalendarzowi się wydarzyło. Ale to, co najważniejsze w tym wszystkim, to, że te wiersze się naprawdę ludziom podobają. A ta miniaturowa forma też się bardzo sprawdziła i wiem, że paru osobom w trudnych chwilach życiowych pomogła, przynajmniej tak mi mówili, że kiedy mieli problemy różnego typu, ta książka była z nimi i im się bardzo przydała. Trudno, żeby poezja zrobiła coś więcej w życiu człowieka. Talent. W jakiejś chyba książce Babcia Chmiela, tytuł Romek i Atomek, to talent to była taka waluta. No to tej waluty nie posiadam. W ogóle nie można pisać wierszy, w ogóle nie można tworzyć bez zarozumiałości, no bo dlaczego uzurpuję sobie prawo do tego, żeby innym coś mówić? Żeby mówić innym ludziom, to trzeba mieć takie wewnętrzne poczucie, że ma się coś ważnego do powiedzenia. No to w tym jest jakaś forma już pewności siebie, zarozumiałości. No oczywiście, że jeśli to się innym podoba, no to powiedzmy, że ta zrozumiałość jest tam jakoś, no, ma pewne alibi, ma pewne uzasadnienie. No egoistą to z natury jestem, bo jestem jedynakiem i to zdaje się jest, tak wszyscy twierdzą, że jak już jest jedynak, to już musi być egoista. Bo to, co będę robił, to będzie naprawdę, to o tym wszystkim los decyduje. Człowiek się w tym trybikach tego losu i wielokrotnie dawano mi, znaczy los dawał mi do zrozumienia, że tak naprawdę to ja nie mam nic do powiedzenia we własnej sprawie, więc nawet już nie próbuję z nim dyskutować na ten temat, podporządkowuję się jego każdej woli. Ale to za 10 lat, oj, to daleka perspektywa w sumie, to myślę, że będę w dalszym ciągu pisał wiersze.